Kryzys to słowo w odniesieniu do branży górniczej odmienia się w ostatnich latach przez wszystkie przypadki. I choć branża przeżywa trudności na całym świecie, to w trakcie tegorocznej odsłony międzynarodowych targów górnictwa przemysłu energetycznego i hutniczego do Katowic zjechało prawie 500 firm, które wciąż widzą przed nią przyszłość. Zdaniem ekspertów szansą na wyjście z kryzysu i mądrą restrukturyzację są innowacyjne produkty i rozwiązania wdrażane przez firmy. Górnictwo się musi bardzo poważnie ograniczyć, musi się bardzo poważnie restrukturyzować, musi obciąć koszty i musi iść w kierunku innowacyjności, jakby nowych rozwiązań technologicznych. Przed katowickim spotkiem swoje atuty w zakresie nowoczesnych technologii prezentowały największe firmy nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Przykładem może być ten modułowy zestaw nośny, który poprawia efektywność, zwiększa bezpieczeństwo i skraca cykl produkcji. Każda kopalnia to są setki kilometrów korytarzy, tak, różnych wyrobisk, które no, są wyposażone w różne urządzenia. I to no, wymaga się z jednego miejsca na drugie miejsce po prostu, żeby to przetransportować. Przykład tutaj takiego zestawu, bardzo to jest skomplikowane, tak jak poprzez układ oprzyrządowania tu przemieszczać można, czy podwiesić i przemieścić masę do 30 ton. Obok zmian w samej branży i wdrażania nowoczesnych rozwiązań, bardzo istotne jest jej wsparcie i zmiany systemowe umożliwiające rozwój gospodarki niskoemisyjnej i czystych technologii. Takim impulsem jest przyjęty w czerwcu przez rząd na wyjazdowym posiedzeniu w naszym regionie dokument Śląsk 2.0, program wsparcia przemysłu województwa śląskiego i Małopolski Zachodniej. Przed górnictwem to nie tylko przyszłość związana z wydobywaniem węgla i spalaniem w elektrowniach, ale wciąż to, mowa jest o czystych technologiach węglowych, które w programie Śląsk 2.0 się znalazły i które być może, mamy nadzieję, znajdą też odzwierciedlenie w realnych inwestycjach. To jest przeróbka chemiczna węgla, to jest zgazowanie węgla. Dzisiaj węgiel to nie tylko wkład do pieca, ale to nowoczesny produkt do nowoczesnego przemysłu. Międzynarodowe Targi Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego to nie tylko ekspozycje nowoczesnego sprzętu i innowacyjnych rozwiązań, ale także panele tematyczne, konferencje i debata w gronie ekspertów dotycząca przyszłości węgla i energetyki. Miejsce jest symboliczne. Targi odbywają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które wyrosło na poprzemysłowym gruncie i spina klamrą tradycyjne oblicze regionu z jego pomysłem na rozwój.